Nasze stadko patyczaków annamskich, inaczej zwanych rogatymi, składa się z samych samiczek. W naturze występują samce, jednakże w niewoli spotykamy raczej tylko i wyłącznie samice, które rozmnażają się partenogenetycznie. To znaczy, że z niezapłodnionych jaj wykluwają się kolejne samiczki, które są takie same jak mama. Jakie to ma wady, a jakie zalety? Wadą jest to, że wszystkie są praktycznie takie same, w związku z tym, jeśli zmieni się coś w środowisku, będzie im bardzo trudno przystosować się do tych nowych warunków i po prostu mogą wyginąć. Zaleta jest taka, że nie muszą biegać, ruszać na jakieś wyprawy, aby znaleźć samca. Po prostu rozmnażają się same. No, odnośnie wypraw, to aby spotkać takie zwierzęta w środowisku naturalnym, potrzebowalibyśmy udać się na wyprawę do Wietnamu. Przyjrzyjmy się teraz budowie patyczaków annamskich. Samice dorastają do około 10 cm, natomiast samce są nieco mniejsze, mogą mieć do 7 cm długość. Na głowie u samic występują charakterystyczne dwa rogi, stąd po polsku bywają nazywane patyczakami rogatymi. Na głowie występuje też dość rozbudowany aparat gębowy, który służy do poszerania olbrzymich ilości pokarmu roślinnego, a także oczy i czułki. U samic czułki są nieco mniejsze, mogą mieć do 15 mm długości, a u samców większe, osiągają do 25 mm długości. Za głową wydłużony tułów, przypominający patyk, a od tułowia odchodzi 6 nóg, dość długich, mających stawy. Natomiast na samym końcu znajduje się odwłok, który u samic jest pogrubiony. Tam jest magazyn jajeczek i one składają właśnie jajeczka poprzez odwłok. Z kolei u samców jest charakterystyczne zaokrąglone zakończenie, które służy do kopulacji. To podstawowe informacje na temat ich budowy, choć możemy zwrócić jeszcze uwagę na kolorystykę. Ona jest zależna od wieku i od tego, w jakim środowisku występują patyczaki. Jeśli będą wśród liści i będą młodsze, jest duża szansa, że będą bardziej zielonkawe. Natomiast starsze raczej są koloru beżowego. Terrarium. Dla grupy 3-4 patyczaków w zupełności wystarczy terrarium o wymiarach 25x25x30 cm. Ten ostatni wymiar to oczywiście wysokość i to ona jest kluczowa, bo patyczaki mają wylinki. Potrzebują dość przestrzeni, by móc wydostać się ze swojej wylinki. Na dnie warto umieścić torf, a także postawić słoik z wodą, do którego będzie można wkładać liście, czyli pokarm dla patyczaków. Pokarm. Patyczaki annamskie są roślinożercami. Uwielbiają zjadać olbrzymie ilości liści, na przykład bazylii, trzykrotki, róży, dębu, maliny. Polecam jednak liście jeżyny, która jest zimozielona, w związku z tym łatwo jest o dostęp do tego pokarmu przez cały rok. Możesz umieścić takie liście w słoiku z wodą, powinny wytrzymać około 1 tygodnia. Wilgotność. Optymalna wilgotność dla patyczaków annamskich to między 70 a 80%, dlatego pamiętaj o codziennym zraszaniu, najlepiej wieczorem. One też mogą pić wodę, która zostanie na liściach czy ściankach terrarium. Oświetlenie. Patyczakom rogatym w zupełności wystarczy światło dzienne, nie ma potrzeby, by instalować jakiekolwiek dodatkowe oświetlenie. Pamiętaj też, że są to zwierzęta, które są aktywne wieczorem i w nocy. Temperatura. Patyczaki annamskie znakomicie będą sobie radzić w temperaturze około 21 stopni Celsjusza, jednakże poradzą sobie także, jeśli ta temperatura będzie o kilka stopni niższa, bądź też o kilka stopni wyższa. Są to dość wytrzymałe zwierzęta. Ile żyją te zwierzęta? Najczęściej około 1 roku, ale oczywiście mogą zdarzyć się osobniki, które będą żyły i 1,5 roku. Natomiast jeśli coś będzie nie tak w ich terrarium, no to mogą zdechnąć zdecydowanie wcześniej. Myślę, że masz już pakiet podstawowych informacji na temat opieki nad patyczakami annamskimi. Jeśli masz jednak jakieś dodatkowe pytania albo refleksje, śmiało napisz to w komentarzu. Jeśli rzeczywiście interesujesz się zwierzętami, zajrzyj na naszą stronę internetową i sprawdź, czy mamy zajęcia z opieki nad zwierzętami właśnie dla Ciebie. vinci.fm